Manko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Władca Monet, kanał Krypto Królestwo. Kochani, lecimy kolejny dzień, kolejne granie nagranie pod kątem nadrabiania rzeczy, które powinniśmy mieć dawno temu zrobione. Ja też części nie mam, a mam nadzieję, że wy macie. A jak nie macie i też nadrabiacie razem ze mną, no to tym lepiej generalnie dla nas. Oczywiście tutaj polecam wam zostawić łapeczkę, subskrypcję, jakiś komentarzy generalnie i followa na Twitterze. Jak widzicie, jeszcze brakuje zaledwie 26 osób do 1000, także rozkręcamy się coraz bardziej, coraz szybciej. Oczywiście są przed nami kolejne konkursy, które ja tylko czekam, powiem wam szczerze, na dopięcie tych tematów, będą te konkursy. No i co? I kręcimy, kręci się betoniara, nie? Kręci się betoniara, także fajnie. Fajnie, bo też generalnie będę mógł wam dać za wasze zaangażowanie wartość dodaną, na czym mi bardzo mocno zależy. No i kombinować jakieś nowe konkursy dla was, no ale to jeszcze na spokojnie, nie? Już inaczej, na 200% są takie, które nadchodzą, których nie wiecie, a będą jeszcze inne, także no, działamy, kochani, działamy. Dobra, od razu przejdźmy do roboty, bo tu nie ma to tamto. Przepraszam. Teraz tak, to jest temat związany z Xionem. Nie wiem, czy to jeszcze można zrobić ogólnie. Przejdźmy tutaj. Tutaj pewnie najprawdopodobniej będę musiał zastopować nawet na pewno na moment materiał. Ale zrobimy tutaj mailong roboczy, cyk. Poszedł kod, dajcie sekundkę. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, ogólnie o co tu chodzi? Xiona dobrze znamy, myślę, że wszyscy już go znają. Nie będę musiał tutaj nic jakby dodatkowo dokładać. Pamiętajcie, że jak piszę wam instrukcję, to też sprawdzajcie nawet imię, bo to też jest tak, że widzicie, ja tutaj nie ogarnąłem tego High Roller NFT i to chyba już nie ma możliwości. Tam trzeba było po prostu wrzucić za $25, ja o tym zapomniałem, także mój błąd. Tutaj mamy to, co dzisiaj mamy do zrobienia. To jest Aeroscraper i tu jeszcze jest Mosaiki. Mosaiki, jak sobie przewiniecie, zrobimy tak, pokażę wam tego w miarę tego Aeroscrapera i generalnie tutaj pokażę, Mosaiki sobie zrobicie, wejdziecie na Twitter i zobaczycie sobie w pierwszej kolejności, zróbcie to, żeby nie być gdzieś tam po czasie jakby, nie? No, dobra. Co tutaj musimy zrobić ogólnie? Dajemy follow i tu, na Twitterze i Discordzie, no to tutaj wam wyskoczy standardowo. Do tego logujemy się na Aeroscraperze, tak? Tutaj mamy, generalnie będziemy musieli wrzucić sobie w pożyczkę tak zwaną, pożyczkę. Dobra, weszło. Teraz tak, naciskamy sobie tu, nie? No nie będę wam tłumaczył jakby technicznie wszystko tak dokładnie, wiecie, no bo tak bez sensu. W sensie prostym mową, prostym językiem nie będziemy kombinować. Tu sobie wpisujemy wartość, którą chcemy pożyczyć. Powiedzmy, że ja chcę zrobić depozyt na 5000 depozytu, chcę, tak? To jest pożyczka ogólnie jakby, to jest kolateral. Czy tu będziemy pożyczać? Nie, tu będziemy dokładać, jakby dawać tutaj, dajemy wartość jako jakby pod zastaw, nie? O ile dobrze pamiętam. A tutaj mamy borrow repay. Ja teraz myślę, że chciałbym zrobić, można zrobić repay? Ja bym chciał zrobić repay, 2000 na przykład. Mam 2000 w portfelu, to 2000 sobie zrobię repaya. Tylko nie wiem, czy wam przez przypadek nie po kolei nie pokazuję, ale to... dobra, tutaj mamy Stability Pool i tutaj generalnie mamy ten AUSD. I z tego, co pamiętam, to tutaj robimy depozyt i tu będziemy robić borrow. Czyli tutaj wrzucamy, powiedzmy, nie wiem, ja powiedzmy 5000 wrzucam, tak? Robię tu depozyt i tutaj robimy... na przykład, nie wiem, 10, 100, 1000 albo 10 tysięcy, robimy borrow, nie? Naciskacie borrow, wrzucacie to do stability poola, wyciągacie sobie tam, powiedzmy, nie wiem, ja wyciągnę sobie stówkę, nie? Wyciągamy stówkę, chodzi o to, żeby zaznaczyć tutaj swoją jakby generalnie obecność, nie? Nie wiem, czy coś za to będzie, bo głównie my to robimy pod kątem tego, żeby wymintować NFT, które są tutaj, no ale trzeba to zrobić, nie? No, dobra, poszedł balans, jest balans. I tutaj wam powinno, nie wiem, powiedzmy w ciągu, albo od razu, bo w ciągu tak, nie wiem, 12 godzin wyskoczyć opcja Mint NFT. Po prostu, nie? Bo tak jest niestety. Wiem, bo ja też miałem później, też się zastanawiałem, o co chodzi, ale no niestety trzeba poczekać. Mozaiki sobie zrobicie sami, ewentualnie spróbujcie sobie zrobić sami. Co będziecie mieli tutaj, to jest Twitter, Discord, klejmujemy swój handel, tylko tutaj będziecie musieli zaprosić dwie osoby, więc tym bardziej wrzucajcie reflinka u mnie na Twitterze, na Twitchie. Ja wam wrzucę to pod opis na YouTubie. Ewentualnie może być tak, że zdążymy nadrobić część materiałów, ja wam jeszcze kolejne materiale po prostu podrzucę i wyrobimy się czasowo, nie? Także będziecie mieli dwie opcje i sobie wybierzecie, która jest dla was bardziej wygodna, dogodna, etc.
Dobra, sekundkę, tu lecimy dalej. Teraz tak, oczywiście najlepszy przyjaciel każdego airdrop huntera, czyli projekt o nazwie Taiko. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście, ale Taiko będzie, Taiko zebrało chyba dodatkowe 15 milionów i tam już są jakieś ploteczki plotunie o tym, że Taiko najprawdopodobniej ten mainnet już wypuści. Tylko teraz pytanie, czy nas nagrodzi, czy nie. Jest duże prawdopodobieństwo, że tak, ale wiecie, jak to jest, nie? Jak będzie ulica głośno gadać, to może tak być, że nas wynagrodzi, ale też nie musi. No Starknet udowodnił, że no, dobra, nie kontynuujmy tego tematu. Teraz tak, co musimy zrobić? Tu jest generalnie kampania z serii Taiko X Guild Define Your Role. I tutaj robimy follow, retweety, lajki, rola na Discordzie od Taiko, oglądanie filmiku na YouTubie. Tutaj mamy quiz, to już wam rozwiązanie do quizu pokażę. Czyli mamy C, C, A, C, D. Zastopujcie sobie tutaj, ewentualnie przeklikajcie. I Verified Taikonaut. No i tutaj teraz o co chodzi z tym Verified Taikonaut? Ja będę musiał przeskoczyć na Chroma. Guild.xyz. O właśnie. I teraz tak. Bo tu było sporo problemu. O ile dobrze pamiętam. Ja to już robiłem, więc... No niestety, przepraszam was, ale z tym nie mogłem czekać. Są takie projekty, gdzie... Ciężko jest ogólnie czekać, bo po prostu no, trzeba to zrobić tyle. I teraz tak, żeby zgarnąć tikety, tak jak wam tu opisałem, no ja to mam, widzicie, że zgarnąłem 3 tikety. To jest tak, get started, to musicie mieć human role na serwerze Taiko. Tutaj musicie mieć, wejść w stronę tokens guide'a, czyli tam jakby przewodnika jakby po tokenach, po odbieraniu tokenów. Posiadanie przynajmniej jednego horsa na sieci Katla, na tej sieci testowej. Wpiszecie sobie generalnie na chain lista, to wam wyskoczy na pewno Katla od Taiko, 200% ją znajdziecie. Zresztą jak wszyscy, większość z was kojarzy pewnie generalnie Taiko, więc myślę, że tą Katlę raczej większość z was będzie miała dodaną. I tu mamy Taiko Trainee, czyli tutaj musimy zrobić bridge'a Holeski Testnet ETH do Taiko Katli Testnet. Na przykład ja robiłem w obie strony, więc miałem to zaliczone i tutaj musimy mieć jakąkolwiek ilość środków na ETH, tak? Dobrze pamiętam, że chyba i później jakby odświeżycie, to o właśnie, przepraszam, bo był mały problem z tym, jeszcze wam pokażę. Zrobicie bridge'a, odświeżycie sobie tego guilda i wtedy robimy taki myk, że, bo wiem, że część osób narzekała na to, ja też miałem delikatny problem z tym, gdzieś tu było, no teraz mnie zaloguje czy nie, zalogowało, odświeżacie sobie tym, i dajcie temu guildowi też, tak myślę, z godzinkę, pół maksymalnie, pół do godzinki i odświeżcie sobie tym. I wtedy powinno wam to zaskoczyć. Wtedy możecie tutaj nacisnąć claim. Mamy 3 tikety i odbieracie Taikonaut achievement, nie? Bo tu chodzi o to, że po prostu jest dość ciężko, znaczy guild miał problem po prostu. Ogólnie jakby guild jest problematyczny pod kątem tych roli. Czasem nie łapie wszystkiego, więc wiadomo o co chodzi, nie? Teraz tak, kochani, no tutaj dużo rzeczy się dzieje. Ja najprawdopodobniej, tak jak wam wspomniałem, nagram live'a związanego z tym. Mam jeszcze kumpla, którego poznałem w ogóle wczoraj na gierce. Maro, pozdrawiam serdecznie, związanego ze Star Heroes, ale może przejdźmy od razu do kampanii na Galxa i zaraz się też rozgadam odnośnie i Mara, i filmików, i wszystkiego. Teraz tak, pojawiła się opcja do zgarnięcia airdropu. Teraz tak, od kogo? Tym razem myślę, że znany w większości, bo oczywiście myślę, że każdy już zna ten projekt, jest to Star Heroes. I teraz tak, co musimy zrobić? Wbijamy tutaj, ja sobie wbiję od tej strony, wbiję sobie od Chroma. Wiecie co, żebym wam pokazać mniej więcej, jak co jest 5. Co tam będziemy na tej kampanii Galxy robić? Followy, retweety, rejestracje na platformie GameSwift. Musicie odwiedzić później stronę, pobieramy launcher, GS Launcher AI od GameSwift. Odwiedzamy inne strony, macie tam Liberdor, dodanie Star Heroes do ulubionych na platformie. Te ceny, no już tego wam nie będę pokazywał, bo to myślę, że każdy sobie ogarnie we własnym zakresie, to nie jest tak skomplikowane. Rozgrywamy 5 gier, 10 kili, 2 gry, 10 gier, 20 kili, 5 gier, rozegrać 20 gier, 30 kili, wygrać 10 gier. Ja na przykład mam to zrobione, ale nie mam wygranych 10 gier na ten moment. Wczoraj trafiliśmy ciężki leaderboard, więc jakby no topkę, top 10 trafiliśmy przeciwko nam i no było ciężko, a często ich mieliśmy przed sobą, jakby w meczu trafialiśmy ich, więc oczywiście pozdrawiam, ale no nie było za prosto. W każdym razie tutaj macie odpowiedzi do quizu. 1B to jest 1 PC, 2 to jest 3, 3 to jest transporter, czyli C. I teraz tak, pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj mamy listę zadań, follow, retweety, space user, czyli dajemy follow. Tutaj odwiedzamy platformę.
Tutaj mamy oczywiście leaderboard, guida, tutaj mamy quiz, tu mamy filmik na YouTubie i tutaj są te wymagania, gdzie trzeba, jak widzicie, mieć 5 gier, 10 skorów, czyli 10 pokonanych przeciwników, 2 wygrane gry, etc., etc. No ja mam tych gier rozegranych więcej, killi też mam więcej, ale granie gier mam mniej wygranych i dzisiaj na przykład będę to nadrabiał, nie? Ogólnie to, co mogę wam polecić, to jest rozegrać to w taki sposób, żeby grać solo. Będziecie trafiać dzięki temu na słabszych graczy. Przynajmniej w mojej opinii to jest dobra strategia. No widziałem, że niektórzy mają inne. Wczoraj mi to udowodniło, że jednak faktycznie granie solo jest o wiele lepsze pod tym kątem. Co tam jeszcze? A, i co do filmiku i tak dalej, no tutaj rozmawiałem z Maro z bardzo mocnym entuzjastą, jeżeli chodzi o Star Hero. No i myślę, że zrobimy live'a albo zrobimy odcinek dedykowany Star Hero. Dobrze, to jest projekt od GameSwifta, bo ja muszę jeszcze pod GameSwift coś zrobić. A czy projekt od GameSwifta? No jest bardzo mocno połączenie z GameSwiftem, jakby nie patrzeć. Ja muszę jeszcze inny projekt związany z GameSwiftem zrobić. Ale no, to już tam mniejsze, to jest tajne przez poufne. W każdym razie myślę, że zrobimy ten odcinek. I po prostu tylko nie wiem kiedy, nie? Bo to teraz dojdą w przyszłym tygodniu montaże, bo projekty się... Ja mam często prawie co odcinek tu powtarzam, ale po prostu napisałem do kilku osób, kilku projektów, nie wszyscy mi odpisali, czekam na to, żeby wrzucić dalej wywiady i to pomontować dokładnie. Dziś jeszcze trochę podgonię i po prostu tak, żebyśmy mieli czas na to, żeby wam nagrać kolejny odcinek i po prostu przygotować, żebyście mieli fajnie to merytoryczny sposób ogarnięte, bądź żebyście mieli tego live'a. Choć ten live podejrzewam, że no dziś jest niedziela, nie wiem czy się wyrobię, ale może być tak, że na przykład o 18 live'a zrobię na godzinę albo na półtorej, bo od 19 gramy w Star Hero. No i teraz pytanie, jak to będzie ogarnięte, nie? No mniejsza, ogólnie informuję was tak, że po prostu coś się dzieje i po prostu wiecie, może być coś z tym Star Hero filmik związany, bo po prostu powiem wam szczerze, jak na gierkę ogólnie z Web 3 to jest naprawdę spoko. Wkurza mnie tylko mała mapa na Degenie. Mała mapa na Degenie jest ogólnie tragiczna, ale reszta jest naprawdę spoko. Jak naprawdę na gierkę związaną z krypto, to i tak jest w ogóle wow, nie? To nie jest to samo, co było podczas poprzedniej hossy czy wcześniej. To naprawdę to jest niebo a ziemia. I tyle mogę wam powiedzieć. I się nie rozgaduję więcej odnośnie Star Hero. Na pewno generalnie będzie jakiś filmik związany. A przynajmniej, no, prawie na pewno. No. Teraz tak, Linea Park Week 2 się pojawił. Cytując klasyk oczywiście, let's get ready for Rumble! Yeah! I teraz tak, słuchajcie, wbijamy sobie z tego reflinka. Działania z Linea Park oczywiście grami były wrzucone z jedynki. Z dwójki ja dzisiaj jeszcze będę to nagrywał, bo chyba jutro jest ostatni dzień z tego co pamiętam. Znaczy można jeszcze tu pograć, tylko po prostu żebyśmy to zrobili jeszcze, nie? Więc Linea Park się na pewno pojawi. Wy to widzicie, wy ten filmik zobaczycie bodajże w poniedziałek albo wtorek. Nie wiem jak to przycisnę, bo wczoraj dostaliście granie jeden filmik. Więc no tak co dwa dni, nie wiem czy to wrzucę na jutro, czy wrzucę to na pojutrze. Poniedziałek ewentualnie jakimś wywiadem zapcham, żebyście mieli jakby codziennie odcinki. No później jak na mnie się skończą materiały, że tak powiem, z wywiadów, no to generalnie nie będzie jakby tych wywiadów już więcej, nie? Nie będziecie mieli codziennie odcinków, będziecie mieli co 2-3 dni mniej więcej, tak? Więc będzie troszkę inaczej. Ale zobaczymy. Może być tak, że będziecie mieli poniedziałek, wtorek ten odcinek. A Linea może być tak, że w Linea wam zrobię na poniedziałek, a odcinek dostaniecie na wtorek i tu będą gdzieś dalej wywiady i w piątek wam nagram kolejny. Dobra, tak się jakoś umówmy. Żebyście mieli dużo merytoryki mięsa, żebyście mogli to nadgonić, bo nie każdy jest alfą i omegą, żeby to ogarniać, tak? Lecimy dalej, nie rozgaduję się, bo to też jest bez sensu. Teraz, jeżeli ktoś działa na sieci testowej Metisel 2, którą wam przedstawiałem na kanale, to oczywiście macie do odbioru jeden z trzech hełmów. Hełmy odbieramy na sieci mainnetowej Metisa. Ja dostałem Basic i powiem wam szczerze, że ogólnie to nawet tego nie odbieram. Nie odbieram tego, bo ja takich basicowych rzeczy to... No słabo, wiecie co, no nie mam jakoś ochoty. Jeżeli to jest basic, a ja tam wiem, że no ciała trochę dałem, bo nie miałem czasu, kiedy to przeklikać, dużo było innych tematów, no to daj ta spokój, kochani. Jeżeli macie fajne jakieś tam NFT Elita, czy tam generalnie tego środkowego, to myślę, że warto, ale Base'a to, no nie wiem, nie, ja nie mintuję ogólnie. Nie jest to jakaś porada inwestycyjna i tak dalej, nie to, że wam doradzam, mówię zróbcie to, ale ja po prostu tego nie robię, ok? Tak się umówmy i lecimy dalej. Teraz tak, Base bardzo mocno leci z różnymi akcjami i kampaniami. Tu mamy kolejną z nich, jest to Base Hunt. Przepraszam, Base Hunt wam pokażę. Tu mamy najróżniejsze zadania do zrealizowania. To widziałem, jeden z użytkowników wrzucał gdzieś, gdzieś wrzucał mi
O właśnie, Beginner's Journey. I gdzie on to wrzucał? Czekaj, gdzie on to wrzucał? W ogóle pozdrawiam wszystkich komentujących, dzięki za komentarze. Nie mogę teraz tego znaleźć, bo tu były pytania do... Ja wam pokażę, o co chodzi. Ja to gdzieś miałem, postaram wam się to znaleźć, ale nie obiecuję, że ten... Najwyżej wrzucę wam to w... Jeżeli znajdę, a postaram się znaleźć, to wrzucę wam to, słuchajcie, w opis po prostu pod filmikiem, dobra? O, tu mamy Guild One Daily Challenge. Nie wiem, o co chodzi z tym Daily Challenge, nie wiem dlaczego to mam, ale mam. Level drugi, tu oczywiście jest Recruit Friends. Fajnie, że zrobili teraz, słuchajcie, reflinki. Szkoda, że nie wcześniej. Nie to, że coś, ale no. A ten warpcast to w ogóle muszę ogarnąć, bo też widzę, że ktoś już chyba na maila próbował moje coś tutaj ogarnąć. Przed nagraniem widziałem i tak słabo mi się to podobało. Mi się zaczyna ogólnie jakby zabawa z hakerami i tak dalej, nie? Tu mam jakiś, nie wiem, smart wallet, early adopter. No to powiedzmy, zrobimy coś takiego, zobaczymy co to jest, jak to jest. To jest Base ETH Denver. I tu mamy eventy. A to już były eventy do trzeciego, no to jest do dzisiaj, no tak, wy to dostaniecie ten odcinek, to może być za późno. Nie wiem, są to jakieś spotkania. Ciężko stwierdzić. Bo tu jest pokazane, że to ma być... Znaleźć niebieską, niebieską koszulkę i on, and on board to our new smart wallet. Staniesz special NFT do wymintowania. Mam nadzieję, że to nie będzie coś, co będzie nas tutaj klasyfikować pod kątem airdropu na base. Byłoby słabo. Tutaj Blue Dota mam oczywiście wymintowanego. Też polecam sobie to wymintować. Ogólnie macie różne zadania, przeklikajcie to sobie. Ja tutaj się jakoś mocno nie skupiałem na tym. Tutaj to jeszcze widzę, że tylko tą zorę się zmintuje. I tyle. Popatrzcie sobie, co to jest do zrobienia. Mówię, wszystkiego nie robiłem, bo po prostu no... Tam niektóre rzeczy były po prostu, już widziałem, że no za dużo. Ale wy sobie róbcie, działajcie, bo mówię, teoretycznie ten, z tym base huntem cały myk miał opierać się na tym, że tam coś było związanego z merchem, że im wyższy level tutaj masz i tak dalej, to powinieneś mieć większe promocje, większe zniżki na w sklepie, w ogóle w merchu base'a, nie? No tutaj jest 3000 punktów wymaganych, a tu ja mam, nie wiem, na przykład plecak ma 3200. Żeby było, tu jest, widzę, że zamknięte. Powiem wam tak, ja mam punktów, zaraz, ile to jest? Ja mam punktów 6550 i powiem wam szczerze, że no... Sklejmuję to chyba sobie, zobaczymy, czy generalnie będą, to będą zniżki, ty, tylko sekundkę. Store. Okej, okay, możemy tu klejmować niby to. A wiecie, to zróbmy sobie to od razu. Ja sobie sklejmuję czapkę. Tylko pytanie, czy jest za free, czy jest wtedy jakaś zniżka, bo jak jest za free, to mogę wziąć. Jak jest zniżka, to podziękuję. No dobra, dawaj, weźmy to, zalogujmy się. No wiecie, no słuchajcie, co mam powiedzieć, no jakby no ja trochę cebulą jestem, no co mam powiedzieć, na za darmo to uczciwa cena. Cytując generalnie niejednego z Januszy. Czyli czasem i mnie. Dobra, setup. Zobaczymy, co to jest setup. Nie chcę, set, nie chcę, not now. Dobra, mamy tutaj Secure Wallet i teraz weźmy... Aha, czyli generalnie fajnie, czyli ja to sklejmowałem, ale wszystko jest locked. Nie wiem czemu. Okej, okay, czyli tak jak tu jest to popisane, redeem free merch in person at home base. Aha, czyli okej, okay. Albo kup ze zniżką. Fajnie, czyli generalnie tak jakbyśmy osobiście musieli się tam stawić. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Zobaczymy ogólnie, ja mimo wszystko bym przeklikał. Tylko uważajcie, to jeżeli to jest jakieś tylko faktycznie związane z merchem i tu nic innego nie będzie, bo to jest tylko podwydarzenie, to nie marnujcie tutaj, nie przepalajcie tutaj siana, nie? Bo to bez sensu jest. No, tak, żeby wszystko z punktu widzenia, nie wiem, tutaj chyba było, jak patrzyłem, to chyba kosztowało z $10 ten custom punk. Więc no nie kombinujmy tutaj za bardzo. Inaczej, zróbcie na tyle, ile uważacie za słuszne i tyle. Ja nie, ciężko jest mi tutaj się odnieść. Widzę, że tutaj coś wymintować za $2 czy coś to pół biedy, nie? Ale no, nie wiem, ten blue chip on Zora albo tutaj get on chain do Zora, to myślę, że można zrobić. Ale reszta to im taniej, tym lepiej i tyle. Dobra, bo my i tak za dużo czasu na to straciliśmy, a to jest, mówię,
event z tego co wiem związany z merchem, no mam nadzieję, że nic nie wymyślą dodatkowego pod to. Teraz tak, lecimy dalej, generalnie może ktoś nie widział, Venom Network przyszedł w tryb powstań Mozarzu, no i poinformował nas, iż ich mainnet zostanie odpalony 18 marca. Teraz tak, czy nagroda za działanie na testnecie będzie? Nie wiadomo, ale wskazówka została zostawiona, także pożyjemy, zobaczymy. I teraz mamy tak, I told you no airdrop, who told you that? Czyli generalnie powiedziałem wam, a powiedziałem tobie, żadnego airdropu, kto ci to powiedział? Czyli, no, wolno tłumacząc, ogólnie jakby teraz, jeżeli robiliście coś na Venomie, byczki, reklama Crystal Coina w ogóle, pozdrawiamy Crystali, konkurs jest, a wam przedstawię to chyba na końcu materiału, nawet na pewno. Teraz tak, mamy to na końcu materiału i co robimy tutaj? Jeżeli działaliście aktywnie tak samo jak ja oraz inni airdrop hunterzy, wklejacie tutaj, robicie sobie Ctrl Shift Print Screen, robicie zrzut ekranu, wklejacie go tutaj i wklejacie łącznie z adresem swojego walletu, który możecie znaleźć, zaraz wam pokażę. Tutaj, tak, działaliśmy, robiliśmy, mamy wszystkie NFT, wklejacie wszystkie NFT, wklejacie z adresem i tyle. Był taki moment, że to było zamknięte, więc mam nadzieję, że nie będzie czegoś takiego, że po prostu to już jest za późno. No ale mimo wszystko, wiecie, no jakby skoro to otworzyli z powrotem, nie usunęli ich tego kanału, znaczy, że na pewno generalnie tam jakiś flash poszedł, albo pójdzie, albo jeszcze jeden pójdzie i po prostu będziemy wynagrodzeni, a przynajmniej na to liczę. Mam nadzieję, że po prostu faktycznie generalnie za działanie na testecie Venom coś się uda zgarnąć, choćby na tego przysłowiowego kepsa i no co kochani, lecimy dalej, nie? Teraz tak, kolejna informacja, nie wiem czy widzieliście, w ogóle rozmawiałem z Darkiem Tyszką oraz z Beatą, która była odpowiedzialna za stoisko Poczty Polskiej na evencie Crypto Community Conference. Serdecznie polecam wywiad generalnie z nimi. Ogólnie też chciałbym przy okazji pozdrowić społeczność Kryptoznaczka. Powiem wam szczerze, jestem naprawdę mocno zdziwiony, że jest tak mocne community, jeżeli chodzi o Kryptoznaczek. Fajnie, że mamy tylu entuzjastów, fajnie, że to się unowocześniło pod kątem właśnie takiej nowoczesnej filatelistyki. Więc generalnie super, wywiad wyszedł też fajnie. Mam nadzieję, że w przyszłości generalnie tutaj, że tak powiem, Darka Tyszkę spotkam. Też na jakimś evencie będziemy mogli porozmawiać dłużej, a ja sobie troszeczkę więcej pytań związanych z Kryptoznaczkiem tak mocniej rozbuduję, mocniej rozpiszę, ponieważ powiem wam szczerze, podszedłem, miałem coś tam rozpisane, ale to były takie w miarę lajtowe pytania, że po prostu ogólnie dowiedzieć o Kryptoznaczku, bo powiem wam szczerze, nie wiedziałem o nim prawie nic, a byłem bardzo mocno zaciekawiony, więc chciałem to też i wam pokazać, przedstawić, więc naprawdę super. No i oczywiście chciałbym serdecznie pozdrowić, aż pozdrowić, chciałbym pozdrowić również, ale chciałbym serdecznie podziękować za donate, który dostałem od Kryptoznaczka. Fajnie, bo to w ogóle było poza kamerami, rozmawialiśmy, że ja jestem bardzo dużym entuzjastem historii i że jakby była tam odsiecz wiedeńska, czy powstanie warszawskie, to ja z miłą chęcią sobie wymintuję taki kryptoznaczek. No i dzięki Darku, dzięki kryptoznaczku za donata, który dostałem w postaci właśnie Jana III Sobieskiego, króla Polski. Obiecuję, że będę trzymał do hostca, może nawet kawałeczek dłużej. Nie, no dobra, do hostcy przytrzymam, nie? Ale na pewno przytrzymam i będę gdzieś polował na kolejne kolekcje. Gdzieś tam właśnie z ciekawości na pewno zajrzę i myślę, że to kilka kryptoznaczków gdzieś będzie wymintowane z mojej strony. Więc jeszcze raz dzięki, fajnie, że tak powiem, dołożyliście swoją cegiełkę i mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. Lecimy dalej, teraz generalnie, słuchajcie, mamy Tenet. Tenet na pewno kojarzycie, ja tam dużo w ogóle na tym Tenecie nie robiłem. Mam nadzieję, że nie jest za późno ogólnie z tym Galaxy. Tenet wiem, że warto było robić, podobno, z tego co pamiętam. Jak mi się coś miesza, to sorry, słuchajcie, ale jest tyle tych projektów ostatnio, że no widzicie, ja to idę jak maszyna. Ja wracam do kopalni Fiatów od wtorku i słuchajcie, no jak maszyna lecę, nie? Naprawdę. To jest tweet za tweetem, a jeszcze wyobraźcie sobie, że generalnie no tutaj te kolejne, to są kolejne tweety, to muszę rozpisać, przetłumaczyć wszystko, za dużo tego. O kurde, no tak powiem wam szczerze, że tu się mocno nie przygotowywałem. Dobra, zróbmy tak. Nie przygotowałem się bardzo mocno, ale tu coś widzę, że rozpisałem też wam, więc się pobawimy. Powiem wam szczerze, nie chciało mi się testnetu dzisiaj robić, w ogóle żadnego, szczerze powiedziawszy. Nie chcę mi się autentycznie tego robić. Wolałbym polecieć generalnie dalej, no ale to tam pal to licho. Dobra, zróbmy. Nie zostawię was tak w dupie, za przeproszeniem. Zróbmy to i test tak. Wbijamy tutaj.
tam widziałem, że trzeba chainlista wejść, to też sobie do chainlista wejdziemy. Ja już sobie tu wbijałem z tego, co widzę. Tenet, testnet. No to wejdziemy na teneta. Nasz niezawodny MetaMask. W cudzysłowie niezawodny. W ogóle mi się wydaje, że chyba źle policzyłem czas materiału. O. Dobra, do 30 pociśniemy. Dobra, to jest podłączone. Chainlist się przełączył. Zaraz zobaczymy. Mamy tenet, dobra, teneta mam aż 5 sztuk, no to nie wiem, co zrobię za taki dobrobyt. Tutaj macie tenet, tu macie, tu niby już jest mainnet, mamy tenet testnet. Także sobie to dodajcie. Teraz tak, wchodzimy sobie w fauset, od razu kranika. Pamiętajcie, fauset to jest kranik, nie? Ja mogę czasem zapominać. Ja często tak wam instrukcję robię, to wpisuję fauset, bo po prostu to jest, mam wrażenie, takie know-how, że wszyscy wiedzą, że to jest kranik, nie? No ale mogę się zapomnieć, także jak coś to mnie poprawiajcie, pytajcie w komentarzach, bo to naprawdę kto pyta nie błądzi, więc a nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. I to w zależności od tego, jakim kto, że tak powiem, jest no jegomościem, że tak powiem, no, w cudzysłowie jegomościem. Dobra, to mamy, to jest ogarnięte. Tutaj co godzinkę widzicie, możemy sobie claima zrobić. I teraz tak, jakie mamy tutaj zadania? Staking, dodanie puli płynności, wzięcie udziału w głosowaniu i w rapowanie. Dobra, polecimy to, co widzę, to, co wiem. Bo kampania jest do 25 marca, jest kampania, to na miękko zrobimy. Dobra, zróbmy wrapa. Przede wszystkim. Jedną sztukę sobie przewrapujmy. Mam nadzieję, że test ten będzie działał. Znaczy nie to, że coś jakby nie działał, to wiecie, no... No, ale by mi było przykro. No, nie, no sorry, ale po prostu wiecie, są takie dni, kiedy naprawdę się nie chce, nie? A ja chcę wam chcę tutaj naprawdę robić jakby takie mięsko, wrzucać odcinki i tak dalej, nic się nie zmieniło. Są wywiady, ale to też nie chciałbym, żeby to było kosztem czegoś innego. Okej, to teraz tak, hol RETH. Dobra, RETH, depozyt, walidator. Dobra, myślę, że tu ogarniemy to, bo to jest WTNet. Aha. USTH. Okej, no. Maksymalnie jeden WTNet. Patrzę, bo to wiecie co dziwne, strasznie te swapy są. Bo VCET mamy, ja tego WTNetu nie mam. A przepraszam, WTNet to jest zwykły tenet, okej. Okay. Maksymalnie można jedną sztukę dać. Transakcja przeszła. Zrobimy jeszcze jedną. Bo to są pary, widzę tutaj jakieś i... Okej, okay, pending transaction, okej. Okay. Bo my musimy mieć tutaj RETH, to aggregator protocol, w depozycie aggregator, wrapper protocol, okej, okay, czyli musimy to wszystko w te protokoły poładować. Kurde, niedobrze, ale dobra, ogarniemy, tylko muszę zobaczyć. Dobra, to przeszło, to mamy agregator i tu mamy wrapper, tak, token to deposit. USTTH, a jak chcę 0,01. No nie, bo to jest kropka, przepraszam, kropka 0. Confirm. Nie chcę więcej, nie będzie automatic selection. Wiecie, chodzi o to, żeby to tylko depozyt zrobić i na raczej, nie? Żeby nam tylko zadania zaliczyło. A czy jeszcze mint to w ogóle widzę. Ciekawe. No cóż, to zrobimy i depozyt, i mint, i stake'a zrobimy, wszystko zrobimy, no. Co chcą, to zrobimy. Będzie święty spokój. Dobra. Co ja tam mam dla was jeszcze przygotowane z takich ciekawostek? O, tu mamy Haiko, to 28, ale nadganiamy już fajnie, powiem wam szczerze, bo widzę, że nadganiamy. Dobrze jest. A tu jeszcze jest poradnik od Santosa, też polecam ogólnie, jakbym... Znaczy ja pewnie będę robił poradnikiem po poradniku Santosa ogólnie ten odcinek, nie? W sensie, znaczy ogólnie umiałbym sam, ale chcę zobaczyć po prostu co tam jest, ewentualnie przed nagraniem zerknę i... Więc no, polecajka, nie? Santosa, polecajka. Robimy minta teraz. Wyświetli się coś, czy? Dobra. 0,1. Tak samo. Confirm. Tu też widzę, że in the pool to mint TLSD. RSD. No, nie podoba mi się to słowo, bo później będą znowu zasięgi poucinane. Dobra. Could not brought transfer amount exceeds allowance.
No, gówno prawda. Nie zgadzam się z tym. To zrobimy tak, skoro nie chcecie. Zrobimy 0,9. Zrobimy tak. Skoro nie chcecie ze mną współpracować, to zrobię tak, że będziecie współpracować. Lecimy dalej, zobaczymy, przeklikamy to sobie. Żeby nie było, że narzekam tam czy coś, nie? Tylko po prostu patrzę, kurde, co mam jeszcze ciekawego do zrobienia, nie? Ja też nadrabiam teraz zaległości w ogóle. To nie jest tak, że nie nadrabiam, nie? To też są zaległości, ja mówię, niektóre rzeczy zostawiam i no, na przykład przed nami jeszcze jest Babylon, którego jeszcze wam nie pokazałem. A powiem wam szczerze, że no... 1.0.0.1.0.0... Nawet 0.0.2 zrobimy. A jest problem taki, że no kurde, tam był pas taki do wymintowania. No taka niby pas, to jest ta wejściówka, przejściówka, tam jakieś tam wiecie o co chodzi z pasami, nie? I nie zrobiłem tego, bo te wszystkie tematy to zazwyczaj czekają na was, na to, żeby właśnie na odcinku wspólnie zrobić. Są takie, które robię od razu. Powiedzmy, tam gdzieś mi bardzo mocno zależy, żeby... O, przepraszam was na chwilę. O, nie ma tak się rozciągnąć. O. Są takie, które wymagają od razu mojej uwagi i wiem, że po prostu no, trzeba to zrobić, tak? A są takie, gdzie no, gdzie mogą poczekać, tylko że no tym Babilonem myślałem, że mogę poczekać. No i tu widzicie, co wyszło. Dwa, steak. Też mamy steaka. Jeszcze tego wrapera trzeba będzie przeklikać, resteaka. Tylko tego Volta nie wiem, gdzie znajdę, ale to powinien Galxe mi pokazać, gdzie to jest. Myślę. Galxe mi powinien pokazać, gdzie to jest. Może to jest na Vitenet? Hold LP Tokens, RTH Vitenet. No dobra, no to LP Tokens to tam małe piwo. Dobra, to mamy zrobione, to mamy zrobione. Generalnie wrapper. Wrapowaliśmy na górze, ale to jest TLSD wrapper, więc zróbmy to. 0,5 zróbmy w takim razie. Zrobimy, to będzie mint WTLSD, ok. Mam jeszcze minta będziemy mieli. Nie wiem, czy ten mint będzie nam potrzebny w ogóle, ale zróbmy to. Wiecie, zróbmy ogólnie tutaj wszystko, nie? Ten Tenet to... ja też nie śledziłem tego projektu mocno, wiem, że gdzieś tam latał i po Twitterze i właśnie powiem wam szczerze, zadaję sobie pytanie, czy... z tego co pamiętam, wiem, że on był ważny dość, żeby go zrobić tutaj. Kropka. Jeden. Wiem, że on był ważny dość, z tego co pamiętam, więc tutaj myślę, że warto go zrobić na każdej, no jakby na każdej płaszczyźnie, nie? No wiecie, no strzeżonego Pan Bóg strzeże, tu nie ma nawet co inaczej podchodzić do tego tematu. Sorry, że tak przewijam, ale patrzę po tutaj, że tak powiem, po kanałach, które mogę usunąć, bo nie wiem, czy mi starczy miejsca. A ten Hollow World to w ogóle też wam będę musiał wrzucić, ale wiem, że... Zobaczymy z nim, jak jest w ogóle, wiecie? Tam dzisiaj przygotowywałem coś dla was, ale tam jest zabawa za jaj. O, dobra, przepraszam, przeklikałem. Dobra, mamy to. Redeem, czy coś my chcemy już... Nie, to nie będziemy, nie wiem, czy będziemy konwertować, chyba bez sensu, z powrotem. Albo dobra, zróbmy może... kropka, zero, zero... Kurde... Dobra, z powrotem sobie robimy. No tutaj sobie zamykamy nasze tenety. Mogą mieć dwie sztuki na rok. Zamknijmy sobie teneta. Jest też w lokerze. Update log withdraw. No to poszło. Mamy zamknięte. Tutaj coś było, jakieś zadanie widziałem, dobrze mówię.
Vote. Okej. Okay. A oni pisali do czego, czy to jest tylko vote? Dobra, może być to. Ile mam tu voting powera? Dobra. Votujemy. Tylko teraz pytanie, czy to jest ważność, czy... Dobra, wiecie co? Bo ja wpisałem tutaj, ile to jest voting power, nie? Teraz pytanie, czy to jest po prostu jakby ilość procentowa, bo to jest procent, czy... No dobra, procent. Dajmy generalnie na Matika 40 vota. Jeszcze raz sobie przeklikajmy to. I ten RETH. Nie wiem, czy to już zrobiliśmy, zobaczymy. No dobra, to RETH było, to jest zagłosowane, dajmy jeszcze na to z 5 i lecimy dalej, bo to jest pod ETH, to nie, tam teraz nie wymyślam czegoś. Dobra, teraz tak, co nam zostało? To mamy obtain, to mamy to, to powinniśmy też mieć to, LSDC, to tam dalej, FIS nas chyba nie interesuje. I tu mamy, to było w parze faktycznie, w parze RETH do WTNet. RETH do WTNet, tenet. No ale nie ma tego WTNetu, RETH. Stability pool, ok, może tutaj będzie. Można to zmienić. Bo widzicie, tu jest generalnie, nie, to jest w parze do płynności. A to jest LSDC i Stability, ok, dobra, to Stability pool mamy. Aha, a ja nie mam LSDC. Ciekawe. Dobra. Dobra, z tym to na razie. Czyli trzeba wrócić się. Zamienić sobie chyba WTNet na... Aha. Dobra, to teraz pytanie, skąd ja mam wziąć te... LSDC. Bo tu jest LSD. A gdzie jest LSDC? No kurde, faja. Co jest? Redemption tu nie zrobimy. A tego LSDC nie ma. Amount też nie. Właśnie nie mam LSDC. I teraz pytanie, co to jest grane. A czy gdzieś miałem opisane, co jest w tym LSDC? Nie. Ludzie pisali, też nie pisali. Okej, okay, tutaj pisał TS, to działa. Dobra, powiem wam tak, nie wiem trochę, co mam z tym fantem teraz zrobić. Z tego tytułu, że... A, sekundę, bo to jest tenet, a może tam jest LSDC. I bym się nie zdziwił. No nie ma tu LSDC, są inne waluty, ale nie ma LSDC. Kurde, ale nas załatwili. CDP Clip. Dobra, sekundkę. No to jest pozamykane wszystko. Dobra, zawieszę się tutaj trochę. Obtain LSD Bowpain CDP Clip in the LSDC Stablecoin Protocol. To Stability Pool, ale to nie jest to. A to jest wszystko pozamykane. Wiecie co, wydaje mi się, że z tego co rozumiem, no to trzeba tutaj wrzucić w pożyczkę, tak, żeby generalnie dostać ten LSDC, Debt, nie? Żeby wrzucamy nasze tokeny tu, żeby generalnie dostać pożyczkę w LSDC. Wtedy właśnie przeklikujemy to dalej. Więc wtedy nam to zadziała normalnie. Na razie to niestety działać nie będzie. Także jak wy już to będziecie robić, to najprawdopodobniej generalnie już będzie można tą pożyczkę sobie wziąć. Jeżeli ja coś źle tłumaczę, oczywiście, jeżeli coś tutaj ja nie ogarnąłem, to... A nie, jest, okej, okay, sorry, jest otwarte. Właśnie rok, kropka, 0,3.
Confirm, ale tutaj. Ale no dobra. Powiem wam tak, zgłupiałem, bo widzę, że tutaj. Macie sekundę, jeszcze raz zróbmy inaczej. Zróbmy jeszcze tak. Tu mamy ile tego? Sekundę. No powiem wam tak, nie spodziewałem się generalnie, że nam tyle materiału, to że tak powiem tutaj, materiał nam tutaj, że tak powiem, dziabnie, weźmy dwa, okej, ale to jest bez sensu, to trzeba teraz wrapować, zamieniać i tam chyba wtedy generalnie muszę wpisać, ile pożyczyć chcę tych LSDC, ale dobrze to ogarniam, bo tam mi wyskoczyło, że niby nie, podałem jakąś sumę, ale ta suma może być za mała do pożyczki, zaraz to ogarniemy, zamienimy to w deksie na generalnie, ile WSTH możemy tutaj zamienić, dobra, mam 0,13, zamienimy to sobie i polecimy tam od razu. Kurde, bo to szkoda materiału, Boże, bym z wami sobie obgadał szybko Linea Park jeszcze, nie? No, dobra, sprawdźmy, czy w ogóle już coś weszło tutaj. No oczywiście, że nie, bo Galaxy musi być zawsze jakiejś trochę specjalnej troski i tutaj zawsze jest ciężko to, żeby weryfikację zrobić, nie? No jakby inaczej. Także nie przejmujcie się, widzicie, ja nie wiem, przede mnie będzie tak, że oni będą musieli to ręcznie dodawać tutaj w ogóle. Bo to zdarza się tak, że czasem ręcznie trzeba i... Dobra, to mamy ogarnięte. Aha, to musi być w parze 80 do 20%. Dobra, nie będę kombinował więcej. Ja generalnie no. Nie będziemy kombinować więcej, sami po prostu sobie ustawicie to w pulsach najprawdopodobniej to jest. Nawet na pewno. Więc sekundkę. RETH do WTNET. To tu jest. Dobra, wiecie co, dodajmy to może już i... Tylko czemu tam jest... Tam jest... A weźmy create poola, zróbmy. No dobra, zróbmy po tamtym. O, to jest to. Manage liquidity. Ale czemu mam tu zero w ogóle opisane? Może mi ktoś to wytłumaczyć? I co, doda się? Aha. Doda się zero. Ciekawe. Ale to jest, wiecie co, bullshit straszny, w ogóle straszny bullshit. Naprawdę, to jest tragedia, nie. Wiecie co, tu ogólnie tak, mi materiał się kończy, więc nie będziemy tu siedzieć dłużej. Ogólnie z tego co widzę, to tu trzeba to z powrotem przewrapować, bo musicie to z powrotem przewrapować. Bo widzicie, ja ten net mam i tutaj najdziwniejsze jest to, że kiedy wchodzimy tutaj na DEXa, i chcemy dodać płynność, chcemy wejść w pulsy, to generalnie nie pokazuje tu płynności. Bo tu powinien być i WTNet i RETH w parze. RETH powinno być, bo przecież swapowaliśmy, czy wrapowaliśmy i WTNet też powinien być. I go tutaj nie ma. Mam nadzieję, że wy to oglądacie, to oni już poprawili, bo powiem wam szczerze, że no tak, trochę nerwa złapałem, bo no ogólnie szczerze to dawno nie widziałem tak przekombinowanego DEXa. Po prostu to jest tak cholernie przekombinowane, że w ogóle, jak widzicie, ja się trochę tutaj gubię w tym wszystkim, nie? No bo to jest... LSDC to musisz w ogóle coś innego wymyślić. Zaraz zobaczymy w ogóle, czy jeszcze, jak mamy to dodane, to czy... A zróbmy 0.05. Przepraszam, 0.5. O, widzicie? I teraz generalnie nam pożyczy. Nie wiem. Aha, minimum muszę generalnie 490 wrzucić. Czyli musimy to jeszcze raz przerobić. Wrzucić tak, żebyśmy mieli więcej, żebyśmy mogli minimum te 400 czy 500 wrzucić i tyle.
A nam nie da więcej. Musimy 490 wymintować, widzicie? Musimy więcej tego w WST TH musimy grani zamienić. Widzieliście, jak to robiliśmy, także spoko, ale no to jest więcej do zabawy. Ja powiem wam szczerze, zaraz będę słowami niecenzuralnymi rzucał, także na razie jak sobie skończę teraz to nagranie, to pewnie to zrobię, nie wiem, pod wieczór, albo ewentualnie jakoś przed Star Hero. O, widzę, o, łaskawi pajniczowie tutaj dodali, a widzę, że ciężko jest ogarnąć to. Tutaj, że widzicie, RTH, to aggregator protokol, niby. No wszystko dodane jest, nie wiem. Pomieszanie wiadomo czego z czym. Ogólnie mniej więcej jak to zrobić, jak tu pokombinowałem wam pokazałem. Pokombinujcie jeszcze samemu, bo naprawdę mój to jest tak przekombinowane, że no idzie zgłupieć, nie? Przy tym tenecie. Ja mówię, no mam x stażu za sobą w krypto i po prostu zgłupiałem, autentycznie zgłupiałem. No czuję się jak debil, nie? Dobra, lecimy dalej i teraz tą Lineę sobie zostawimy na koniec. Ogólnie tutaj Santos nam zrobił cały tu Linea Park Week 2, jeżeli chodzi o instrukcje, co i jak i tak dalej. I teraz tak, pierwsza gierka to jest Abyss World, czyli granie przy gierce DM Skipa. Mintujemy z NFT za 0.0001 ETH na Alien Swapie. Łączny koszt fee to jest 2 dolary. No pytanie, jaki jest gaz, bo teraz mam 60 fee. Drugi to jest Pictograbs, mintujemy darmowe NFT. Kosztuje tylko fee, wpisujemy maila, potwierdzamy done. Satoshi Universe i później mamy YOLDO i to jest to, co widzicie tutaj. Sign up, maile, loginy, eventsy, YOLDO standup i tak dalej. Ale żeby było ciekawe, żeby było ciekawiej, przepraszam, to kochani, generalnie ja tego Lina Parka zrobię. Ja nie wiem, czy nie nagram od razu drugiego odcinka po prostu i nie wiem, albo zrobię Lina Park osobny, albo polecimy dalej, bo jak widzicie, tu jest przed nami jeszcze dużo, bardzo dużo, bardzo dużo, więc, a mówię to kolejny raz, nie? Także dziękuję wam bardzo uprzejmie, kochani, za oglądanie tego odcinka dzisiejszego pięknego niedzielnego dnia, a właściwie dla mnie pięknego niedzielnego, a dla was pewnie podziałkowego albo wtorkowego. Z tej strony był Władca Monet, kanał Krypto Królestwo, trzymajcie się cieplutko, na razie, siemanko.